Dobrze, moi drodzy, witajcie na kolejnej sesji Szarej Nieminencji. W Middenheim jesteśmy, który pomyślał po tylu latach. Coś się ostatnio ambaras działo i to nie mało, gdyż sam asfaltem zatrzęsły i zarzęziły wybuchy wszelakie. A było ich coraz więcej, jak wysłyszeliście, wracając w ogóle kamraci pod bramę południową, po rozrypaniu tegoż Targrimie, Erisiu i Andreasie, po rozrypaniu tego dziwnego stwora, zawiedliście go, powiedzmy tam, przed południową bramę, żeby pokazać, co to za stwór. I wyście słyszeli, że ostre to batalie się nad Ostwaldem dzieją. Że ciągle tam jakby wybuchy i jakieś wystrzały, co się zapuszczają w tamtą stronę. Strażnicy miejscy to wracają z nabitym guzem, z ranami postrzałowymi, a niektórych trzeba na noszach znosić, co no, jest dla was godnym przestrogi omenem. Kiedyś cię podeszli pod bramę południową, okazuje się przeto, że i tutaj kawkę sywalni. Panie Erisiu, ja już kawkę właśnie żłopię, tak tylko powiem, ale zaiste by mi się jeszcze przydała. Tak, co tutaj się dzieje? Jest coraz więcej ludzi, która ucieka troszeczkę i z Ostwaldu, i z Altquartier, z tamtego rejonu, czy w ogóle ze wschodnich dzielnic południowych, gdyż mają dosyć ciągłych walk. I będąc w ogniu krzyżowym dwóch wielkich gangów, z których się okazuje, że zadziwiająco po śmierci Edama Gołdy nawet się chłopaki z Altquartier jakoś poskładały, czyli ktoś musi nimi zarządzać. Ale nie wiadomo kto. No w każdym razie wymiana ognia idzie w lewo i w prawo. W jakiś sposób muszą przenikać te gangi pomiędzy dzielnicami i nie robią tego przez Sudetenweg, bo tutaj na tej białej linii, jak widzicie, czatuje oczywiście straż. Co jakiś czas wyłapią jakiś huncwotów wypadających to z lewa, to z prawa, którzy próbują przebiegać, ale kiedy się ich łapie, to się okazuje, że to są jacyś pomniejsi, tacy takie smyki uliczne, które do gangu to nie należą, ale chciałyby może i by chciał sobie otłuc komuś gębę i pokazać, czy to człowiekowi, czy to ktokolwiek u Gołdy teraz nie zarządza, jakim to jest się chojrakiem. Ale w waszym mniemaniu to tutaj główne ciosy muszą przechodzić gdzieś pod ziemią. To się staje dość jasne. Dość szybko. Dobra, to może tak. Panie Targrimie, panie Erisiu, panie Andreasie, przybywacie do południowej bramy, dźwigając na ramieniu przez Targrima małą dziewczynkę, którąście uratowali. A która zaczęła mówić, że ona chce do mamy w sumie. No tak właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że ona chyba, nie wiem czy dobrze zrozumiałem, ale sobie siedziała u siebie w domku, tak? To znaczy nie, ona była stamtąd. W miejscu, w takim... Zabarykadowana w takim warsztacie, w którym jej matka i rodzina pracowała. No, w każdym razie z jej miejsca, tak, z miejsca, gdzieś tam, gdzie matka ją zostawiła, my ją zabraliśmy. Targrim tak się odezwie do tego swojego jestestwa na ramieniu. Mała dziewczynko. A w zasadzie nie zapytałem. Ja jestem Targrim. Jak się nazywasz? Christina się nazywam. Christino, małe dziecię. Tutaj, wśród strażników, będziesz mogła przeczekać i wrócić do swojej mamy, jak tutaj się uspokoi na południu Middenheim. Mhm. Bo my dalej będziemy iść pomagać innym ludziom, tym razem
na zachodzie, po zachodniej stronie Sudetenweg. Tutaj patrzy Targrim, rozgląda się dookoła, czy jest właśnie jakieś takie miejsce, gdzie zbierają się tacy pobici, uchodźcy i tak dalej. Do dzieci specjalnie, które uciekały, wezwano dwie siostry ze świątyni Shalii, które tutaj rozstawiły taki namiot i specjalnie dla nich świadczą posługę też. Zbierano dzieciaki, które zostały czy to odłączone w jakiś sposób od rodziców, czy próbują ich znaleźć, albo są zbyt, rodzice, dom jest zbyt daleko w głębi Ostwaldu, czy wschodniej części, żeby ryzykować. Christino, dobra dziewczynko, zostawię cię tutaj z matkami ze świątyni, poczekasz na rodziców, a pamiętaj, że jeśli byś potrzebowała albo ktoś inny potrzebował pomocy, to możesz pytać o wujka Targrima, wolnego templariusza. Dobrze, tak no. Zrobię. Chodź tak. No jeszcze tutaj na chwilkę, mówi do niej Eriś, po czym ciągnie ją troszkę na ubocze i kuca do niej tak, zasłaniając trochę, żeby postronni nie widzieli, i daje jej w rączkę trzy srebrniczki. Po czym mówi, możesz, jeżeli by ktoś pytał, to zgodnie z prawdą możesz powiedzieć, że uratowali cię tutaj strażnicy Imperium, a stwora tego, jakby kto pytał, powiedz, że ubił kapitan Hakon. I daję te srebrniczki. Dobrze. Przyda się tobie albo twojej mamie. Ona tak skinęła głową. Bierze od ciebie te srebrniczki. Czy ja to sobie wezmę? Czy już wyjąłeś? Nie. Obsłuż się, proszę. Ja sobie wezmę. Okay. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Wkłada się te srebrniczki do rączki. Ona tak nadobnie patrzy na srebrniczki i tak skinęła główką. Kapitan Hakon, to jakieś przezwisko pana Targrima, tak? Kapitan Hakon i wujek Targrim. Aha, dobrze. Dwie osoby. Aha. Ona widzi, że... Obok stoi Andreas i tak się patrzy, am I joke to you? Właśnie ona spogląda na Andreasa, chyba nie skumała, myśli, że to Andreas, to kapitan Hakon, ale tak pokiwała tylko głową, że dobrze i tak przekaże. To Hakon dostał. Eriś jakby nigdy nic wraca do chłopaków z dziewczynką. To czy Hakon dostanie teraz przezwisko właściciel bebecha? Tak. Przez dezinformację. Bawetny bebesznik. Teraz zasługi Andreasa będą przychodziły na Hakona. Przez przypadek. Beautiful. Właściwie zasługi całej naszej ekipy mogą przechodzić na Hakona. Tak sobie pomyślałem. Czemu nie? Przy okazji pewnie udałoby mi się poprosić skombinować w tej bramie południowej jakiś worek, żebym nie musiał nosić tego truchła w łapie, tylko mógł sobie na przykład do pasa przytroczyć. Jasne. Po prostu włożyć do worka i żeby mi nie przeszkadzało. Mhm. Bo nie chcę tego nigdzie zostawiać, chcę to zabrać ze sobą. Dobra. No i po pozbyciu się niestety naszej loli przyjaciółki. Piaście, Andreasie. Może wypytajmy się tutaj strażników, czy ktoś, albo tych uciekinierów ze Stwaldu. Czy ktoś widział naszych towarzyszy, żebyśmy lepiej potrafili pójść im w sukurs? No ale wiemy, dokąd poszli, to po cóż tracić czas na jakieś zbędne pytania. Naprawdę... A jeśli zboczyli? Jeśli gdzieś zboczyli, to i tak ich nie znajdziemy. Chodźmy tam, dokąd wiemy, że mieli pójść. Dopiero jak się okaże, że ich tam nie ma, będziemy się zastanawiać, gdzie... Dobrze, to najwyżej... Chodźmy szybciej. Najwyżej tam się dopytamy, masz rację. No i w te pędy... Niby jak
ktoś inny miałby wiedzieć, gdzie poszli. Przecież zawsze jak się pytamy, czy znają kapitana Hakona, to nigdy nie zna. W sumie też nigdy racja. Nie zwrócił uwagi. Też racja. No tak, ale co, nie, poczekaj, rzucę sobie, czy znałem kapitana Hakona. Kapitana Hakona? A, to ten z Bebolem. O mój Boże! Znają. 5. Jako? Wybawcę niewiast? A tego? Co? Kapitana Hakona, wybawcę niewiast? Tak. Oczywiście, właśnie, że znamy. Jak Andreas mówił, że przecież kapitana Hakona tutaj nikt nie zna, to wtedy co? Hakona, wybawcę niewiast? A przyszedł taki wąsal, starszy człowiek ze straży miejskiej, który jak się okazuje, mówi wam, przecież jedną z moich pasierbic tutaj, która jechała powozem, toż to on z opałów na południe miasta, prawda, wybawił. Pritstock, coś wam mówi? No. W zasadzie... W zasadzie chyba mówi. Andreas nie do końca chce się przyznawać, co mu mówi Pritstock. To jest... No pewnie. Zezuje na pozostałych. Pewnie ten właśnie, jeśli się bardzo chwalił swoim przydomkiem. No, z takim go? Kapeluszem chodzi małpą. Widzieliście go tu gdzieś w pobliżu? A no, no tak, no przecież ja mu chciałem prawicę podać, ale on razem za takim kurdupelkiem i wziął, dobry panie, i ze swoją kompanią wielką pobierzył jak dziki prost w ostępy Ostwaldu. Że jakby no. Pakował się w ostępy Darkwaldu. Haha. Wypisz, wymaluj kapitan Hakon. Dokładnie. Dokąd się, gdzie go spotkaliście? No tutaj. I tak pokazuje... No przed bramą, nie? Znaczy przed bramą to za południową. Daleko, za daleko nie uszli. Nie, on pokazuje wam... Tak, wiem. Ekesztrasę tutaj i mówi, że pobiegli tam, skręcili, pobiegli Ekesztrasę, a potem gdzieś w głąb i my się tam dalej nie zapuszczamy. Dzięki ci, dobry człowieku. Pewnie kapitan Hakon w ten bój, który tutaj się toczy, obiegł ze swoją kompanią, aby zdobywać kolejny przydomek wybawiciela Ostwaldu. No, a my musimy... Chodźmy, Targrimie, My musimy bierzeć za nim, tak już odchodząc. Targrim rzuca. Tak. ciągnie cię za rękaw, a ty tak, no, musimy już iść. Szkoda za kapitanem Hakonem. Naprawdę im może grozić jakieś niebezpieczeństwo. I biegniemy. Natomiast jeżeli chodzi o takie out of game, to myślałem, że powiesz, że wybawca, tak to było, wybawca niewiast, tak? Że to ta dziewczynka chłopcom jakimś rozpowiedziała. Ej, to jest kapitan Hakon, ten z wielkim brzuchem. On mnie uratował. I to jest. No nie, bo to akurat wypadło. Wypadła wybawca niewiast tej, co... Co wy żeście... Chociaż zaraz. Który ty jeszcze miałeś powóz popsute. To było jeszcze zaraz po Bogenhafen, a przed chyba Kemperbadem. Nie pamiętam, skąd się to wzięło. To jest dobre pytanie. To nawet tyle pamiętasz, skąd się wzięły twoje przydomki. Panie, tak, to powinniśmy się rozpisane. Która to była niewiasta, którą żeś ocalał? Trochę wstyd. Nie polega... Legenda na tym nie polega. Legenda polega na tym, że ona żyje sama. To była córka kogoś ważnego wtedy. Tak, ale nie, tutaj widzisz Cela, że tutaj moim zamysłem jest po prostu dojechać Arszantowi, a nie żeby się czepiać legendy. Możesz mu dojeżdżać, ale ja do Arszanteła, tym bardziej do kapitana Hakona, nic nie mam, bo on jest... Tym bardziej. On jest moją gwarancją wydostania się stąd. A przynajmniej... Ja
dużą szansą wydostania się z tonącego pszczura. Ja do niego też nic nie mam, tylko ja wszystkim staram się dojeżdżać. To jest taki przepciowy po prostu sposób zawierania przyjaźni. No dobrze. A ja nie wiem, czy to wybawca niewiast nie było z tego zarąbania jakiejś tej wiedźmy. Znaczy nie wiedźmy, tylko... A nieważne zresztą. Jezus Maria. Już może ktoś tak... ze słuchaczy to... sobie przypomni, to proszę to w będzie... napisać. A to nie będzie, to jeśli to jest pomiędzy kapitanem Kaprysu Ranalda a przyjacielem krasnoludów, to nie może być ze względu na uratowanie tej pierwszej lolitki w naszym... tej, która była wychowanicą, siostrzenicą tej nabitej na widły zielarki? A możliwe! Bo to mniej więcej wtedy tak, było, nie? Tak, wy uratowaliście tą dziewczynkę małą od tam tej zielarki, ludzie, która nie? Potem wzięła i skoczyła na widły, tak. Bo, tak. Bo żeście podpalili szopę z tego, super. Oj tam, no już... biegniemy. Faramienie tych tułów, nie? Kto by tam spamiętał takie szczegóły? Kto nigdy szopy nie podpalił, niech pierwszy rzuci kamień. Dokładnie. Żagiew. Dobra. Wyjdź mi kamień. Biegniecie co sił przez Ekesztrasę, ładujecie się tam w Todban Alley i próbujecie przebiec do tonącego szczura, ale czeka was nie lada wyzwanie, gdyż wyobraźcie sobie to, co się dzieje. To istne pobojowisko, w co się zmienił Ostwal. W zasadzie to już nie jest zwykła dzielnica biedoty, a wielki labirynt poprzecinany barykadami, sztucznymi blokadami, masami mebli, głównie stołów i taboretów oraz wozów powyciąganych i powywalanych tak, żeby zagraciły całą ulicę. Albo się po tym wspinać niebezpiecznie także, bo gdzieniegdzie widzicie włócznie wbite na sztorc, albo obchodzić trzeba. A gdzie tylko nie spojrzeć, wzdłuż jakiejkolwiek alei, tam groźba złożona z zambruderów i łapserdaków i huncwotów pochowanych w cieniu, którzy spoglądają się wam, ostrząc swoje kły proverbialne i zacierając dłonie. Jak widzimy takie niebezpieczeństwo, to tak jakieś pierwsze oznaki tego niebezpieczeństwa, to Erisz tak zwraca się do chłopaków, panowie, ale może w zasadzie to moglibyśmy pobiec wzdłuż murów, tam na pewno dużo bezpieczniej jest niż tutaj przez ten labirynt zagrożeń, które czyhają na nas za każdym węglem. Najważniejsze, żeby było jak najszybciej. Więc tutaj nasze, sądzisz, że nasze bezpieczeństwo tak bardzo się liczy, jeśli nasi towarzysze są w opałach? Ależ kiedy będziemy biec prostą drogą wzdłuż murów, nie wiem, czy to nawet nie będzie szybciej niż jak będziemy kluczyć po tych zakamarkach i zgubimy się jeszcze 15 razy. No, jeśli będzie szybciej, to możemy w ten sposób pobiec. Jakkolwiek by nie było. Nawet z takimi komentarzami Andreas będzie musiał zrobić mały teść, gdyż ty jesteś, Andreasie, człowiek, który potrafi chodzić, uwaga, na wsi i w mieście. W mieście, bardzo chętnie. Tak. A jeszcze myślę, że dobrze by było ten właśnie test zrobić tak, żeby nie zwracać na siebie jakiejś bardzo dużej uwagi. Mhm. Bardzo chętnie, więc... Rzuć kość mi po cichu. Poprowadzę was takimi ścieżkami, żebyśmy dotarli szybko, a dyskretnie. Ciekawe, jak bardzo mi to wyjdzie. Nie wyjdzie. Uuu, brawo! Ale jednak wyszło. Czasami przeżywam istą konsternację, patrząc na wasze dary do kości i to jest jedna z nich, co bardzo mnie cieszy. Ponieważ wasz przebiegły Andreas prowadzi was w niezwykle charakterny sposób. Jest to człowiek bowiem, który zna się na rzezaniu mieszków może trochę, na byciu podłym niemilcem wbijającym, prawda, noże w plecy troszkę bardziej, ale te dwie profesje mają co do siebie jedną ważną cechę wspólną. Otóż trzeba umieć
śledzić swe ofiary. A żeby śledzić dobrze ofiary, to trzeba się umieć podkradać i zza węgła wyglądać, czy kto nie obserwuje, żeby siebie nie zdradzić. I w taki oto sposób Andreas, mimo tego swojego wielkiego bebechu, podkrada się do jakiegoś rogu i wychyna okiem, żeby zobaczyć, czy tutaj jest droga wolna. Patrzy, skanuje w poszukiwaniu jakichś pułapek, jakichś zasadzek, a potem chowa się i tak powtarza tą czynność na każdym rogu, zanim jesteście w stanie wbić się w jakąś właśnie pułapkę. I tak to dobrze mu idzie, Bogu dzięki, że jest was w stanie przeprowadzić pod samego tonącego szczura, ominąwszy wiele takich ognisk zapalnych. To znaczy... Andreas czuje się w tych labiryntach niczym ryba w wodzie. O, właśnie. Niczym piskorz. Niczym szczupak. Ćma przyciągana przez ogień, a szczupak przyciągany przez co? Przez małą rybkę. Przez światło. Przez światło, tak. Ławik. O. Więc... Niczym para, że się gówna nażarł i bebek wywaliło. Nie, czekaj. Ty jesteś jak ten szczupak. Taki wielki król rzeki. I ty widzisz tego... To jest Sum. Sum, a przepraszam, no to Sum. To jesteś jak Sum. Jak Sum. Nie, Sum jest królem Styru, a szczupak Talabeku. A to był karp. No to Sum jest... bardziej, bo gabarytowo by się zgadzało. Jak to się mówi, tak. Cogito ergo Sum. A Sum patrzy, jak widzi szczura, który się topi, bo go ktoś wrzucił do rzeki, to myśli sobie, a chapnę sobie. I poszedł jak ta torpeda, żeby chapnąć szczura tonącego i wy za nim bieżąc jesteście w stanie się, prawda, niczym w tym całym labiryntem tak szybko przebiec, że co i rusz wymijacie tak dosłownie chwila spojrzenia na lewo, to na prawo i dostrzegacie jakąś taką wielką grupę zaczajonych dziadygów takich, wiesz, zabijaków pełnych jakiś, nawet jeden tam z halabardą był, drugi z garłaczem, zaczajony za, prawda, wielką barykadą, jakby już spodziewali się, o, tutaj będą szli strażnicy Imperium, hehe, to ich napadniemy, o. I tak 20 chłopa tam było tak zaczajonych. Z takimi ale pałkami uniesionymi. Tak, a wy tak na paluszkach za ich plecami. Tu. Jeden z nich kręci siecią w ręku już. Tak. Już teraz każdy ma sieć, znaczy no może nie każdy, ale każda grupa już ma sieć, bo tak, ej, słyszeliście, że znowu tam jakiś rybak zarąbał potwora? Ojej, a jak? A no sieć miał. O kurczę, trzeba się w siecie wyposażyć. Wszyscy powinniśmy się w sieci wyposażyć. Tak, chodźmy teraz do sklepu. Się wyposaża w sieć powiązań i znajomości. Do sklepu, gdzie sprzedają sieć do walki. Nie dość, że wyposażyć się w sieć, to jeszcze Eriś otworzy sklep z sieciami. Ja będę musiał sobie do hełmu dospawać taki cold cage, jak Ruscy na Ukrainie, żeby mnie chronił przed sieciami. Właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że Eriś bardzo lubi sumy, więc może duże to sumy, będzie... pieniężne. Tak, okay. W związku z czym nowy przydomek to będzie dla Andreasa. Tak, sumiasty Andreas. Dla Hakona, tak. Okej. I udaje się wam zaczaić w małej alejce z widokiem na tonącego szczura. Ale co się ciekawe, tonący szczur wydaje się wam niczym bastion. On został obłożony, obwarowany. Zabite okna dechami, te na parterze przynajmniej. Dookoła walają się w kosze z piachem i gruzem, bo nie worki z piaskiem, tak, ale ten sam założenie. Przypciu, coś chroboczesz mikrofonem. Sorry. Anyway. No właśnie. I widzicie, że na piętrze tonącego szczura i na drugim piętrze też. Zaraz przestanę. Sorry.
Jest bardzo cichy dźwięk, ale taki jak ten proverbialny krasnolud, który po schodach ciąga swoją trzecią nogę. Bo mi się zwalił mi się ten łomot na początku był, bo mi się zwalił mikrofon ze statywu, bo jestem w troszeczkę partyzanckiej warunkach. Mm-hmm. I przystawiłem go sobie gdzie indziej i teraz po prostu wyłapuje mi, jak poruszam myszką. Co to było to chrobotanie? Ojej. Powinno już być dobrze. Dobrze. To słuchajcie, dobiegacie do tonącego szczura, tak jak mówię. Parter jest obwarowany, zamieniony w twierdzę. Ba, nawet w niektórych miejscach są takie dechy i pale, albo jakieś tykwy. Czy nawet, kurde, kije od szczotki zaostrzone i nastawione tak, jakby ktoś chciał szturmować, to się nabije. To raz. Pierwsze piętro, balkony i okna też są obwarowane. Obłożone jakimiś, proszę ciebie, dodatkowymi zgrubieniami, żeby można za nich było szyć z samopałów wszelakich. I skórz. Na samej górze jest podobnie, a jeszcze co jakiś czas w oknie widzicie taką chamską, takie chamskie mocowanie na jakąś hakownicę albo inną armatę. A na głównym tym balkonie, zaraz nad wejściem, jest wprawiona taka jebitna karonada. Jak to się jeszcze tam trzyma, nie macie pojęcia, ale Czerstwobrody musiał to wygrzebać ze swoich najbardziej śmiałych zapasów. I ściany tonącego szczura są podziurawione, osmalone. Widzicie jakieś 26 bełtów wbitych to tu do tam, strzały w strzesze, czy tam w gącie, czy gdziekolwiek. W te belki, prawda, pogruchotane tynki, porozrywane od ostrzału kulami, kartaczami i nawet osmalenie od bomb. Tak, Targrim wychyli się z jakiegoś węgła, jak tam dochodzą. I tak, zanim zdążą go odstrzelić, to krzyczy: hej, żeglarze! Jak wam ta bitwa idzie? Dotarł do was Hakon już? Słuchaj. I chowam się za węgłem, żeby usłyszeć odpowiedź. Okej. Okay. Zrób sobie taki generalny teścik inicjatywy, jak ci się szybko to udało zrobić. Nie wiem, czy mi się uda to dobrze rzucić. Czy to trafienie? Zaraz zobaczymy. Nice. Pięknie ci się udało, przebiłeś to. Okej, okay, to nawet nie było na trafienie z tonącego szczura, tylko z jakiegoś innego punktu tutaj dookoła tego placu, bo wtedy zauważyłeś przez chwilę, jak się wychyliłeś, żeby tam zawołać za tonącym szczurem, że co któryś dom tutaj dookoła tego placu, a jest to taki trochę owalny plac otaczający tą karczmę, to tam są też okna uchylone i wystają stamtąd lufy arkebuzów. I kiedy tylko wychynąłeś, to zauważyłeś kątem oka, jak ta lufa z jakiegoś tam uchylonego okna obraca się w twoim kierunku. Zawołałeś i tylko było... Ktoś tam się zebrał, żeby cię powitać może, ale usłyszałeś tylko taki huk, biały pióropusz dymu się rozwinął i kiedy chowałeś twarz, zauważyłeś, albo raczej poczułeś świst przed twoim nosem, jak kula po prostu przeleciała i wpadła gdzieś w bok. Jak to się dzieje, to odkrzykuję dalej. Słyszę, żeście jesteście zdenerwowani, ale to swoi przyszli. Targrim, Andreas, Jeriś. Ale wiesz, że to nie oni strzelali, tak? Nie. Tak, to jest obława na to. A, bo zastanawiałem się, czy to czujki, nie? Bo to mogły być czujki. Nie, to właśnie oblegający. Jest tonący szczur, jest oblegany. Ja sobie nawet myślę, czy jak daleko jest to okno, z którego wpadł ten strzał? No, przede wszystkim, czy w takim wypadku jest kąt na nas, żeby nas byli w stanie postrzelić
Jak jesteśmy schowani za tym węglem z tego okna. No nie, jak się schowałeś, to już nie, tak? Ale jak się wychynąłeś. Okay. Anyway. Sytuacja wygląda to tak, że ktoś się... Pana, Targrimie, chowaj ten twój, swoją brodę, bo ci zaraz ją odstrzelą. Widzisz, jak jakiś wiecheć zamachał do ciebie ręką tam w oknie i mówi: Targrimie, przyjacielu Hakona, poznajemy was. Zaraz tutaj otworzymy wam korytarz, pospieszcie się, będziecie wiedzieli, co robić. Wasi koledzy już tutaj są. Targrimie, a może zamiast ładować się do tego tonącego, to wejdziemy tutaj do tych budynków po kolei i oczyścimy je. Co ty? Czy wam przed chwilą nie zależało na czasie? To właśnie. No, właśnie będzie... chcemy uratować naszych towarzyszy, którzy utknęli w tonącym szczurze, z tego co zrozumiałem. Nigdzie nie utknąłem, wypraszam sobie. Słyszę zawołanie. Przecież kapitan Hakon tam utknął. Trzeba go uratować. Hakon nigdzie nie utyka, Hakon stoi na straży. Targrim, dobra. Chcę to powiedzieć tak troszeczkę jako Belix, nie? Mhm. No przecież jak uda nam się wejść, to uda nam się wyjść. Jak Hakon będzie chciał, to jestem pewny, że uda nam się stąd wydostać, a zależy nam na czasie. Więc zróbmy tak, jak chcą. Damy radę wyjść, zapewniam. Dobra. Ja to ci mówię. Ale czemu zależy nam na czasie? Zależało nam na czasie, żeby uratować naszych towarzyszy. A teraz już jesteśmy w tym momencie, kiedy powinniśmy zacząć ich ratować. Czyli pozbyć się zagrożenia? Jest przedostatni dzień przed karnawałem, przed końcem karnawału. Oczywiście, że zależy nam na... Naprawdę tak sądzisz, jak... że damy radę teraz chodzić po wszystkich budynkach i po kolei oczyszczać? Poza tym nie ma teraz na to czasu. Oni nam otworzą korytarz. Andreasie, my nie damy rady. My damy radę, tylko nie chcemy. To by było zbyt proste. No, co za racjonalizacja. Okej, okay, słuchajcie. Na tym oknie przeładowano karonadę. Na chwilę zniknęła. Słyszycie szuranie, buranie. I pojawia się z powrotem w towarzystwie takiego obleczonego blachami typa, który dosłownie wygląda jak jeden z tych korsarzy, który po prostu jest orypany blachą wiszącą na rzemieniach, żeby nie dostać kulą przez przypadek. Mhm. I on, na jego rozkaz rzucono takie bomby, ale bomby po dwóch stronach od waszej alejki, jedna tu, druga tu. Także jak one buchnęły, zaczęło się tutaj bardzo dużo dymu robić, a oni z tej karonady po prostu przyłożyli ląd i jebnęli takim śrutem, gruzem i wszystkim, jak po prostu szło, i sztućcami, pogruchotanymi, proszę cię, kawałkami ceramiki, no, nawet jakaś kostka brukowa zerwana. Rypnęli po tych oknach tutaj najbliżej, z których się sypał na was ostrzał, i słychać było te rykoszety, te wszystkie świsty, jak się tamci prawda, arkebuzerzy chowają. I macie teraz faktycznie wstęp. Jak tylko taka sytuacja jest, jeszcze echo tego huku nie milknie, Erish natychmiast wbiega tam do tego tonącego szczura, wiedząc, że no nie wiadomo, no, jak tak, długo tak. Potrwa ten korytarz. To właśnie po to zrobili, żeby tak przyprzeć ochronę, otwarli wam od drzwia, wtedy kiedy po prostu były otwarte, znaczy kiedy się rozwinęły te pióropusze tych dymnych granatów, powiedzmy, i wy możecie tak wbiec tak dylem. W ostatniej chwili tak Targrim jeszcze tuż przed tym, jak ruszył do biegu, komentuje: no, wojenne to odgłosy, a i zapach prochu też nie najgorszy. No, coraz bardziej podoba mi się to Middenheim. Jak widzi, że pobiegł Erish, pobiegł Andreas, to człapie na samym końcu
Targrim, obarczony tym łbem kotołak i swoim pancerzem. Dobrze. Ale, żeby nie było, to jeszcze rzucę jeden taki każdemu na trafienie, bo to, że ja zostali przyparci... Ja bym chciał tylko zadeklarować, że jak biegnę, to osłaniam głowę między rękami i się tak pochylam, bo lepiej dostać w rękę niż w głowę. No tak, bo to, że macie dym i w ogóle zasłony, to nie znaczy, że oni nie będą po prostu strzelać tam randomowo. Pozostali strzelcy na ośle mają powiedzmy 10% szans na trafienie każdego z was. Najpierw Eriś obok. Ojej. 10%, tak? 10%. To nie mógłbyś Targrim pierwszy. No nie, no bo idziemy, nie, idziemy po kolei. No, wiem. Eriś. 5 ojej. Plus 3. Plus 3 to jest 8. Będzie potrzebował medyka. Czekaj, toughness 4, czyli 4. Z 2. O, chodzipkę. 3, 4. Bo to jest. A nie, to jest korpus, a ty masz coś, to na korpusie to jest. Okej. Okay. Mam skórkę, no. Tak. Dobrze, teraz w Andreasa. Dawaj. Dawaj na mnie. O. Nie, ciebie minęło. I Targrima. Targrim, jako że biegnie ostatni i coś tam pada pewnie na Erisie, który został troszeczkę postrzelony i nie wiem, mógł się tak troszeczkę zachwiać, to łapie go tak pod pachę i zaciąga do tonącego szczura. I słyszeliście tylko ze sobą takie świst. Te wszystkie rykoszety przelatują z lewa do prawa tak bardzo agresywnie. Dostałem! Umieram! Nie drzyj się, zaraz się poskładasz! Dobra. Umieram, Targrimie! Chłopaki, którzy są w tłonącym szczurze. Teraz przejdźmy do Hakona i Ferdynanda. Kiedy wy przybiegliście jakieś pół godziny wcześniej, byśmy powiedzieli, to wyobraźcie sobie, że no, wpadłeś przede wszystkim, to był tak bardzo ranny bolec, nie? Tak, tak. Bolec. Więc bolcem się zajął wasz stary znajomy ci medyk, taki sędziwy, jak to się mówi, balwierz, jedni powiedzą, golibroda, inni, a wy go po prostu zwaliście doktorkiem, albo jakkolwiek. Jest to taki siwy, skaryplały, widzący na jedno oko człowiek, który w jednej dłoni ma faktyczne palce, takie kościste, a drugą dłoń zastępuje mu taki wielka proteza, gdzie on sobie tylko wymienia końcówki i sobie wbił taki wielki nóż do krojenia a la skalpel. I mówi, że spokojnie się tutaj, chłopcze, tobą zajmę, zagryź tylko drąga. Nie, spokojnie, tutaj ci daję, nie tego. No, i dał mu nogę od stołka i zaczął się pastwić nad bolcem, rozkładając go na jednym stole i szyjąc jego rany. Ale poza tym jesteście cali i ustabilizowani w forcie idealnym, tonącym szczurze. I kapitanie Hakonie, twoi koledzy cię tutaj witają, a widzisz, że wszyscy są tutaj, cała załoga gniewnego cyca jest po prostu uzbrojona po zęby. Arkebuzy, ale jeszcze tu sobie samopały. Ekipę zmontowali, ekipę totalnych piratów. No, oni nie mają z nami szans, nie po tym, co my żeśmy przeżyli, prawda, chłopaki? No pewnie. Amatorszczyzna. Jakby się bili z Norsemenami na Morzu Szponów, to może by mogli nam podskoczyć, a nie to gówno. Pewnie, że tak. Poczekajcie, jeszcze trochę zrobimy porządek w całej dzielnicy. Gdzie Czerwonobrody? Na górze jest. Się dogaduje ze swoimi przepatrywaczami. No i mamy tutaj przyjaciół, którzy nie pozwalają nam, a zresztą
wejdź na górę i sam z nim porozmawiaj. Mhm. Spogląda też na Ferdzanda. Ja wejdę do izby głównej, porozmawiam z miejscowymi, może ktoś czegoś się dowiedział. Zakonie zapoznawa się ze swoimi kolegami, zresztą muszę się też zawinąć, bo to przez te odłamki dostałem trochę. Dobrze. Więc a nie narracyjnie mówiąc, a konie porób swoje rzeczy, ja poczekam. Ja poczekam na swoją kolej. Szybciu, możemy jakoś tam to wyciszyć czasem czy coś, bo jest dość to ciągle? Takie... Albo, tak, tak. Albo zmiutować, no. Jasne, przepraszam. Okej. No dobra, to myślę, że się udam do Czesław Brodego, z tym, że jeszcze tak przy okazji, żeby to załatwić szybko, czy patrząc, tak jak mówię, że tutaj jest taki pełny arsenał, to Hakon może się tutaj dozbroić po prostu do pełna, bo on nie był, wiesz, tak uzbrojony. Jasne, spokojnie ci tutaj wypożyczą, co tam byś potrzebował. Dobra, okej. Okay. Jako stary wyga z załogi. Mhm. Dobra. Klepią cię po ramionach, mówią, nie no, teraz jak Hakon jest z nami, to damy im do wiwatu, tylko wiesz, niestety mam tutaj mrowie ludzi. Choćbyśmy byli 10 tak bitni jak oni. O, nie wiem skąd oni załatwili tyle bomb, tyle prochu. Toż to musiało być, mówię ci, szef buju, przygotowywane jak nic. Mam takiego znajomego, który ze złych cech, chociaż ja wiem, czy taka zła sprzedałby nawet własną matkę, ale on mówił, że czasem trzeba nie przypieprzyć tak normalnie, po ludzku, tylko zrobić, fortel, tak to się nazywa. Zaraz coś wykombinujemy. Spokojna twoja roszczochrana, nie bój się. Fortel czy geszeft? Coś takiego, no właśnie. No właśnie, no. Dobra, więc oni się tam klepią po ramionach, wskazują, żebyś poszedł na górę. Dobra. Mhm. I? Dobra. Ja tam gdzieś idąc na górę, to Hakon się dosłownie w locie dozbraja. Tutaj jakoś tarczy bierze spod ściany, tutaj pistolet komuś wyciąga i sobie wkłada, tak? I mieszek zostawia tylko za sobą, tak? Tam wie, że się rozliczymy za to. Dobra. Jakoś. Dają ci takie podstawowe rzeczy, które mógłbyś mieć. Co piraci mają. Więc dobra. Wbiegasz, rozumiem, tam na górę. No i widzisz, że w gabinecie Czerstwo Brodego jest zrobione takie centrum dowodzenia. Jest wielki stół, gdzie jest mapa Middenheim. Skądinąd podobna do tej, którą macie przed sobą, ale bardziej skoncentrowana na tym rejonie Ostwaldu. I są też tutaj, prawda, jakieś poczynione notatki, przypisy, strzałeczki i ksiki wskazujące, co gdzie się dzieje i może być. I między innymi ten wielki, potężnie zbudowany człowiek o kędzierzawej, sztywnej brodzie stoi nad tą mapą i się pochyla, planując, gdzie tutaj można by było uderzyć. A obok niego jest jeden chłopak z gildii szczurołapów, który mówi, zanim żeś tam wpadł, nie? To usłyszałeś to już z korytarza. No, powiedziawszy szczerze, to się zastanawialiśmy, kto gorszy, a kto lepszy, ale po tym, co zrobił człowiek i ta jego banda, to zdecydowanie wy, kapitanie, jesteście lepszą alternatywą. Możecie liczyć na naszych podziemnych przewodników. Nie damy wam tutaj szczeznąć, jeżeli potrzebujecie znaleźć przejście gdziekolwiek. O, toż to Hakon. Witajcie.
We własnej osobie, chyba się nie muszę przedstawiać, chociaż chętnie bym to zrobił. Nie, Hakonie. Dobrze cię widzieć. Teraz chciałem ściągnąć wszystkich chłopaków, ale niektórych zaskoczyli. Innych, no właśnie, przez podziemia panowie z gildii szczurłapów nam przeprowadzili, jak tylko usłyszeli, co się dzieje. No to teraz pływamy kanałami, no. No niby tak. Dziwne czasy. No, przez morze gówna żeśmy przepłynęli. Prowerbialnie rzecz ujmując, niewiele się to różni. Tylko może bryza inaczej pachnie. No dobra, Hakon tam podchodzi do tej mapy i od razu tak mądrze się rozglądając z lewej na prawą, stara się rozejrzeć, co tutaj zostało już rozrysowane. Czy jesteś tutaj już przygotowanego, tak czy... A. Widzisz, planujemy zrobić najmądrzejszą rzecz, jaką możemy. Czyli uderzyć w serce ich floty. Tak, że tak powiem. Co prawda, możemy się bić z całym... Z całym osiedlem. Z całą dzielnicą nawet. Ale to... rzecz i walka, która nam sprzyjać nie będzie. Tak samo jak okręt flagowy bierze się na cel w bitwie, którą chcesz wygrać, jeśli nie masz przewagi liczebnej. Urżnij łeb. Żmij krakenowi. A nie, zaraz, krakeny nie mają łbów, no tak. A przecież ja wiem, nie? Ty też wiesz. Tak, tak, pewnie, że tak, nie mają. Broń Sigmarze, broń. No dokładnie. No ale w każdym razie, utnij bestii głowę, to zdechnie. I my wiemy, że ludzie człowieka posługują się podziemnymi korytarzami. Donieśli nam o tym ci oto dzielni szczurłapowie, którzy jak chyba tylko krasnoludy wiedzą, jak się lepiej poruszać po podziemiach. A jeśli nie oni, to szczurłapy są naszą najlepszą nadzieją. Wyobraź sobie, że dostrzegli, którędy ludzie człowieka dostarczają zaopatrzenie swoim ziomkom na powierzchni. Przeprawiają tutaj, przerzucają całą masę ludzi między dzielnicami, między częściami dzielnicy. Wynurzają ich to tu, to tam, mają przejścia do domostw i napadają krewko. W ten sposób są w stanie przechytrzyć nawet straż miejską. Ale ja pomyślałem sobie, bo przecież skądś muszą czerpać te wszystkie zapasy. A co gdybyśmy tak ich tropem doszli do centrum? Do ich głównej bazy, niczym fortu, niczym okrętu flagowego. Ktoś już tam się przemieszczał? Wiemy mniej więcej, gdzie to jest? Czy idziemy w ciemno? No właśnie ci pokazuję kilka miejsc zaznaczonych na mapie. Wiemy, że często kręcą się tutaj, i tutaj, i tutaj. Znaczy to akurat podziemia bardziej, to tutaj nie będę rysował. Wiesz co, jak znajdziesz mapę podziemi, to może tam zaznaczę, ale anyway. No w każdym razie on pokazuje, że są faktycznie miejsca w podziemiach Ostwaldu, w tych ciastych, naprawdę zatęchłych kanałach, gdzie ludzie człowieka jakoś tak bardziej aktywnie krążą, albo raczej tak jakby kurierów puszczają między bazą a swoimi ostatecznymi, prawda, elementami na skrajach. No właśnie. Okej. No dobra, to czyli mamy kilka możliwych punktów. Konkretnie trzy. Czy to jest gdzieś pod jakimiś konkretnymi ulicami może? Mniej więcej, przynajmniej. Tak.
To znaczy, on ci wskazuje, że mniej więcej tak między Gildią Szczuropów a Świątynią Mirmili jest jedno. Mhm. No, zaznaczę. To, ale wszystkie się znajdują w asfalcie, tak? Żaden nie wychodzi na przykład poza mury czy do innej dzielnicy. Nie. Pod tym względem nie. Okej. Tak. Będzie jeden, będzie tu. Miejscówka. Druga jest gdzieś tu. I trzecia jest gdzieś tu. Między tymi trzema miejscówkami masa ludzi, człowieka kursuje z lewa do prawa. Okay. No i podejrzewa się, że w jednym z tych trzech miejsc może być ich tajna baza albo jakieś składowiska. Czyli strzelamy do jednego z celów, no bo chyba żebyśmy uderzyli od razu na trzy na raz, ale pytanie, czy mamy tyle ludzi. No tak zastanawia się, no właśnie, czy ja to może... To może być największy problem, iż musielibyśmy odciążyć część naszych sił, wycofać się z naszego ciepłego posadki w tonącym szczurze i wydać się w główienny podziemny rejs prowadzący do samej okropnej jamy człowieka. Jeśli udałoby nam się przechwycić jego, albo... Znaczy wątpię, żebyśmy jego przechwycili, ale jakiegoś ważnego oficera w jego służbie. Może by się udało go wyciągnąć. No tak, ale szczura zostawić nie możemy. No. Za dużo to sprzętu, a wszystkiego przed sobą nie przytachamy. Też prawda. No ale... Wziąłbym ze sobą kilku dobrych ludzi. Może bylibyśmy w stanie się tam przebić. Przynajmniej do jednego z tych punktów. Mamy jakieś... żadnych poszlak więcej, tak? Który co może zawierać? Nic. Trzeba by się rozeznać. Nie, tylko wiemy, że tam są... No jak to wygląda? Może ty powiesz, Udo. No i ten... Udo. Tak. Znaczy wy go znacie, to jest ten chłopak, który z Gildii Szczurołapów, który wam towarzyszył już kilkukrotnie. Tak, ale myślę, że Hakon teraz dopiero się tak zaświeciła mu lampka. Mhm. O, to ty chłopcze, no. Mów. Jak to wygląda? No właśnie, biegaliśmy po podziemiach i zauważyliśmy, że to są takie typowe zejścia piwniczne, które prowadzą albo gdzieś głębiej, albo gdzieś na powierzchnię, tak jakby do piwnic jakiegoś domostwa. Może i z zewnątrz wydawać się, że to będą jakieś zwykłe domy, magazyny albo cholera wie co. A od wnętrza, od podziemi, to wydaje się dość podejrzane. No po prostu jedne ciężko wzmocnione drzwi, przy których nierzadko stoi kilku uzbrojonych chłopów, pilnują, a jak ktoś podchodzi, to otwierają. Ale jest jeszcze jedno miejsce. Jest jeszcze jedno miejsce, które wydaje mi się podejrzane, ale niestety nikogo tam nie zauważyłem. I on tak się zastanawia. Właściwie pomiędzy tymi trzema punktami, pod Grunpark, w pobliżu świątyni Mirmidii. Tak, to tak jakbyś nakreślił między tymi dwoma punktami taką linię zrobił, nie? Gdzieś tutaj, gdzieś tak, gdzieś tutaj znajduje się też jeden korytarz, który przebiega dokładnie tam, jest taka mała fontanna pod Grunparkiem,
No ale jak on ci mówi, to tam w zasadzie poza kanalizacją, która z parku spływa odrobinę wokół tej fontanny, to nic tam nie ma. I oni byli przekonani święcie, że też widzieli tam biegnących jakichś kurierów. Ale to było dziwne, bo oni podbiegali do jakby pustego korytarza, a potem znikali. Czyś... Najbardziej sucho pod fontanną, jak to mówią, nie? Czy coś takiego. No dobra. Weź nie ma było to tam sensu. żadnego wejścia, przejścia, nic z tych rzeczy, a jednak jesteśmy pewni, że kurierzy się tam pojawiali, a jak przybiegali, to tak jakby się rozpływali w powietrzu. Młody, a powiedz mi jeszcze, gdzie tutaj jest najbliżej wyjście z zamury miejskie? Podziemne oczywiście. Mówię tak o tych nieoficjalnych, nie? Żeby nie było wątpliwości. Podziemia, wyjście na zewnątrz. Ojojoj. Jeżeli chodzi o to, gdzie jest ujście z kanałów, takie, gdzie te po prostu szambo się wylewa i wypada na zewnątrz, to on ci jest w stanie wskazać. Ale jakiegoś głębokiego przejścia, to nie. On się nie zna, ponieważ to trzeba zejść na tyle głęboko w podziemia, że to jest bardzo niebezpieczne. I on się tak głęboko nie zapuszcza. Ale są takie, technicznie rzecz biorąc. Do tego trzeba się byłoby się, takie są, tak? Panie Hakonie, popytać jakichś krasnoludów. Znam jednego, ale pewnie nie będzie wiedział. No nic, dobra, trudno. Dobra, czyli pod tym grunparkiem mówię, że ci nos coś podpowiada. Tak. Co myślisz o tym, Czerstwobrody? Ja myślał, że... Może bliżej murów gdzieś tam, że tam może kontrabanda przybywać zza miasta, ale to też masz sens. Takie możliwie, pod tym grunparkiem jednak niczego takiego nie ma. Wiem, że skrzynie z amunicją, z bombami, z prochem i z kołczanami to często wychodzą z tych trzech zaznaczonych punktów, które ty masz. A pod grunparkiem to jest tylko plotka tego chłopaka, że jakieś gońce tam biegają, a potem znikają, jakby nigdy nic. To jest bardziej ciekawostka dla mnie. No dobra, będziemy musieli w takim razie uderzyć. Co, może w najgorszym wypadku przejdziemy z jednego do drugiego i do trzeciego i tyle. Możemy zrobić w ten sposób, że ja wezmę część swoich ludzi, a ty weź swoją kompanię, mogę ci nawet dać kogoś do pomocy. Przynajmniej dwa punkty byśmy rozpieprzyli w ten sposób. Co ty masz jakiś pomysł? A potem, jeśli się starczy, to możemy się przegrupować i uderzyć na ostatnich. A no właśnie. Nie musimy to zrobić. No dobra. Chociaż nie wiem, czy jeżeli tak zrobimy, to oni nie wezmą posiłków, nie? Do tego trzeciego. Wykorzystując element zaskoczenia, moglibyśmy uderzyć na te dwa, powiedzmy, w tym samym czasie. Bo chodzi o to... Zasięgnę jeszcze może, zanim wybierzemy te dwa punkty. Chodzi o to, on cię też informuje, tak w skrócie, że człowiek obnażył całość swojej potęgi. I on ma tutaj setki zwerbowanych, tak jakby najmitów na swoich usługach. Setki. Nawet nie wiesz, ilu może być. Jeśli, no tak. Jeśli oni bardzo ryzykują, tak? Jeśli by na przykład napadli na któryś z tych punktów, to muszą to zrobić szybko, bo spodziewa się, że masa... Jakieś odwody tam będą, tak? Tak. Że masa po prostu zaraz się ściągnie, osaczy ich i prawda, zamknie, że tak powiem. A napaść na jeden punkt mógłby spowodować umocnienie pozostałych. No dokładnie, okej. No dobra, to jak on tak mówi, możemy tak zrobić, ale które te dwa konkretnie pozwoli, że jeszcze zasięgnę rady ciu wyższych i tak nachyla się do niego.
Mam znajomego cygana. Dobrze wróży. Mruży oczami, co? Cygana? Zna się na robocie, uwierz mi. Chcesz powiedzieć tego niziołka? No i myślę, że Hakon pokiwał głową i tutaj możemy tą scenę na przykład zakończyć, nie? Dobra. Przechodząc. Okej. No to chłopaki, jesteście na dole. Spotkaliście się wszyscy razem. Teraz pytanie. No, Eris jest ranien. Targrim jest zmęczon. Andreas jest wprawnym. Andreas wciąga też razem z Targrimem Erisa do środka. I już wprawnym okiem, tak mi się wydaje, próbuje ocenić ranę, patrzy, wciąga go. Jak już właśnie go wciągnęli, to szybko kładźcie go na stole. I tak zamaszyście. Umiera! Nie umierasz. Myślisz, że tak łatwo umrzeć. Trzymaj się, Eris. I tak rozdziera mu koszulę w tym miejscu, gdzie został trafiony. Bo w korpus był, tak? Tak. Tak, więc rozdziera mu szatę, koszulę i sprawdza, co tam się dzieje. No, medyka, Erisiu, ranny. A nie, to Eris. Dostrzegasz, że Eris ma po prostu, no, może nieładne, ale jednak draśnięcie gdzieś tam po boku. Okej. Okay. Czy to nie jest nawet kula, która utkwiła gdzieś? Tylko... Nie. To dosłownie draśnięcie, bo dostał za... Jakby weszło na krytyki, to tak. Okej. Okay. Tak, ale go piecze oczywiście. No, krew się trochę polała. Zaczerwienione jest. Skóra jest zadrapana. Piecze. Tak, patrzę na to. Myślę, Rysiu, że będzie trzeba tu zagnieść chleba z pajęczyną. O tak. Chleba ci u nas dostatek. Odpowiada jeden z tych medyków, który skończył się pastwić nad gruchą. I wyobraź sobie, że on tak urwał kawał takiej jakiejś z czerstwego chleba. Międli tamtymi swoimi dwoma pozostałymi zębami. Splunął w dłoń. Zerwał pajęczyny gdzieś tam. Dawaj, gdzie to jest? O, ulepił taki klejster. Ja już się nim zajmę, chłopcze. Jestem wprawnym cyrulikiem, co na wiele lat spływał na okręcie. Niejednego człowieka uratowałem. Chociaż zginęło wielu. Czy nasz przyjaciel jest zagrożony? On tak spogląda na ten bok, na to drapnięcie. Na Hakona, doktorku? A skąd? Taki zuch chłop. No chyba, że mu amputować nogę trzeba. To wtedy, to już nie wiem. Ale na szczęście... Ale nogę nie dostał. No, szkoda. Mógłbym trochę popracować z piłą. Mam do niej sentyment. Ale skoro tak, no nie, obędzie się nas. Nie. Ja nie. Też wiem co nieco. Au! A może profilaktycznie? To jak Targrim dowiedział się, że i od Andreasa, i od tego doktorka, że to nie takie straszne, to daje z liścia Erisowi i... Opanuj się, nie dostałeś tak strasznie. Wyjdziesz z tego. Weź się w garść. No. Ale ja umieram, tak mógłbyś... brzmi, a ty mnie bijesz. On ci przykleja ten, zaprawia. Mógłbyś pomóc temu cyrulikowi, temu doktorowi. Przecież wiesz, że ty znasz się lepiej i ty siebie lepiej opatrzysz. Tylko weź się w garść i wtedy wszystko wyjdzie na dobre. Chcesz się oddawać w ręce jakiemuś po prostu człowiekowi z ulicy? Czy po prostu wolisz sam to zrobić? O, wypraszam sobie, jakiemu człowiekowi z ulicy? Ja jestem z medykiem okrętowym z 20 latami stażu. Tak strasznie Targrim stara się nie pokazywać tego Rysiowi, ale tak mruga jednym okiem do tego lekarza. A,
Z mrugnięcie typu. Tak, takie, że niby nie widać, ale wszystko widać, nie? O, czeka, jak Erish na to zareaguje. Erish czeka, co ten doktor jegomość zrobi. No przykleja ci tą na ranę tego plajstra, proszę ciebie, z chleba, pajęczyny i śliny. Oplata tam. A tak jak on to robi, to ale... Andreas się temu tak przygląda. I tak mówi, tylko wiecie, panie doktorku, bo to jest medyk, to trzeba mu tak dobrze harknąć w ten chleb. Nie? No już harknąłem. A jeszcze mogę to. Pijawkę. Tylko nie mamy pijawki. Ale jak ty to oplatasz? Nie tak! No kto cię uczył tego? Ja. No to już mojej uczniowie... Szkoła życia mnie uczyła, siedź cicho. Idź mi stąd. O ty kurwio ty. Zobacz, daj to. Zobacz, tu się przykleja i tutaj się naciąga, a nie w drugą stronę. Targryn tak bierze się pod boki i tak, już mu lepiej, dobrze, wszystko no. W porządku. Dobra. Doktorek taki urażony spiera się pod boki, dziabnął się przy okazji nożem, au, i odszedł. No jak nie, to nie. Erish wyciąga rękę tak odruchowo, nic. I tak do siebie po cichu. Złota korona się należy. Do siebie. O Boże, wyciąga sobie monetę i daje w drugą dłoń. Żeby nie było. Ja się zastanawiam, czy Targryn ma jeszcze... Targryn ma złotą monetę. Daje, tak jak się daje dzieciom, które straciły rodziców w wypadku samochodowym, takie pluszaki, to daje Erishowi złotą koronę ze swojego podtrzymania, ty wziął. Jezus Maria, no dobrze. No, tym się zajmij, to nie będzie. Masz tak poczućkę i tak? Dobra. Mam swoje, dzięki. Dzięki, Targryn. Ale nie daj, to taki wdowi grosz dostajesz, żeby sobie podtrzymać. Trzymaj sobie. Masz. No, to za usługi medyczne. Wieczorem oddam. No, tak. Nie tym wieczorem, ale pewno. Dobrze, to dobrze was widzieć, że jesteście niepokrojeni, no bo słyszeliśmy, że tu jakieś paskustwa się dzieją i że jakiś napad mógł być na was, dlatego po ubiciu tego i tutaj klepie się po tym worku z mordą kotołaka, albo go nawet wyciąga troszeczkę, żeby pokazać wszystko. No ludzie tak się przerazili, patrząc, co to za stwór? Dlaczego wyciąga, łazicie po jakichś zakamarkach i bijecie stwory straszliwe? Co to takie jest? Takie rzeczy wyłażą w tym chędożonym mieście. Dlatego trzeba je ubijać. Dlatego musimy rozwiązać tę sprawę, która sprawia, że tego typu rzeczy wyłażą, bo jak tego nie rozwiążemy, to będą wyłazić dalej. Ja myślę, że to dopiero wszystko... gdzieś w tym czasie... Mhm. Przepraszam. No właśnie. Mhm. W tym czasie. Myślę, że w tym czasie dopiero też Hakon schodzi po schodach, nie? I od tam, od czerwca od Brodego, ma taką zamiast kapelusza czerwoną bandanę zaciśniętą na czole i podciągnięty jeden rękaw, żeby tak na bicepsie wielka taka kotwica, tatuaż się dobrze był widoczny, nie? Schodzi taki rozśrdzony trochę, z taką bojowym spojrzeniem. Biała bandana z taką czerwoną kropką na czole. Bardziej piałem do tego Rambo, nie? Ale tak, piłem. Okay. Także wchodzi... Bardziej biała bandana w czerwone grochy. Tak, dokładnie. Gdy tam Targryn krzyczy coś o tym, że musimy się pozbyć tego zagrożenia, to Hakon już tam z góry krzyczy: idziemy, pieprzymy temu gołdzie, człowiekowi. Jest zresztą jeden pies, jeden ser. Oto ja przybyłem, też mi mawiają zagrożenie. I am the danger. Ja jestem zagrożeniem. Dokładnie. Say my name. W międzyczasie, kiedy Hakon rozmawiał z Czerstwobrodem, Ferdynand poświęcił ten czas, oczywiście
jak tylko bolec został ogarnięty, to żeby mu tam zawinęli, czy tam jakieś odłamki i tak dalej, opatrzyli. Ale Ferdynand chodzi po tonącym szczurze i zagaduje po prostu miejscowych, w stylu ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, przypominając tamten wieczór, gdzie szukał właśnie kogoś podobnego do Frau Kenner. I również, zanim to robi, przesłuchuje jeńca, bo mamy przecież jeńca, którego związuje ponownie. Mhm, no macie faktycznie. I postanawia go przepytać. Dobra. Takie sprawy mają. Ferdynand. Mam na to jakiś wrzucik zrobić? Czy ktoś widział, ktoś ma jakiś kontakt czy coś do Frau Kenner? Taki, że tutaj to widziałem, jak baba właściła do tego domu, czy coś. Wiesz co? Wykonaj sobie taki rzucik. A ja zobaczę, jaką procentową... Plus jeszcze tego typa przesłuchuję, czy... Tak, tak, ale najpierw... Jakieś... No. Okej. Okay. 28. A jego też się przesłuchujesz, Frau Kenner? Tak, tak, jak najbardziej. Że mówię mu, żeby się tak nie frasował, że... Skoro tutaj dotarliśmy, to przekażę cię w ręce obrońców i oni zdecydują, co, jaki będzie twój los. Wstawię się jedynie za tobą, że pomogłeś mi i kapitanowi Hakonowi, żeby nie wieszali cię na relingu czy tam innej reli. Nie, dobra. Na relidze, dobrze. W takim razie on się po prostu tak zesrał troszeczkę, ale umiarkowanie. I widzisz, że klekocze szczękami, kontemplując twoje słowa, spoglądając po tych wszystkich zamaszystych zambruderach dookoła, tych korsarzach i piratach, tych wilkach morskich, i on tak przełknął ciężko, bo wie, na czyjej łasce się znajduje. I mówi: Kenner. Nie kojarzę takiego nazwiska, ale z opisu, że znam jedną, co peruk używa. Widziałem. No, do czegoś dochodzimy. Perukarka taka. No. Sprytna. No gdzie ona mieszka? W Ostfaldzie. Ma, w Ostfaldzie swoje... mieszka, tak. Ma tak mi się przynajmniej wydaje. No. Ja tylko wiem, w które miejsca ona chadza, ale nigdy nie widziałem, gdzie ona się zapuszcza do siebie. Musi się pilnować. Ale jeśli pamięć mnie nie myli, to gdzieś nieopodal tej zrujnowanej części miasta. To znaczy tego, co poszło z dymem. Doskonale. Doskonale. No to wielka pomoc to nie była. Cóż, jeśli już, to się wstawię, żeby cię powiesili na niższej rei w takim razie, jak nic nie wiesz i pomocą dla mnie nie jesteś, człowieku. Jasne? No skąd mam wiedzieć takich oczywiście rzeczy, dobry panie? Przecież ty, jak się chce babsztyl ukryć, to się ukryje, no. A po to jesteś, kuźwa, tutaj zambruderem, żeby wiedzieć, znać wszystkie marszruty wszystkich tutaj niemiłych, niegrzesznych dziewczynek. To zambrudery właśnie powinny wiedzieć, do jasnej cholery. A nie, biednych ludzi prześladujecie. Su! Kapłana Mora atakować. Su! Hańba wam. Hańba wam, człowieku. Jeśli to przeżyjecie, oj, będziecie musieli odkupić łaski. Nie tylko wobec Mora, ale wobec wszystkich bóstw pod rząd.
Łeb ogolić i do zakonu, do jasnej cholery. Tak z ciężkim przełykiem. On tak pokiwał głową. A ogolenie łba to najgorzej. Pumeksem dupę obetrzeć. Łeb też. Tylko nie pumek. Tam ani jeden włosek nie wyrósł. Bogowie, jeszcze mydłem, nie. A to koniecznie. Dwa razy. A fuu. A dziennie to ze trzy. O nie. Takim ługowym, które parzy. O, to z tego się świece robi. Najgorzej. Tak. Dobrze. No więc. No dobra, jak nic więcej nie wie, to może coś lokalsi. No właśnie, lokalsi mówią, że. Wiesz co, w sumie, Ferdynandzie, zanim się ten cały... Czy może... No? Zanim się ten cały rozpierdaknik zrobił, odpowiada ci jeden ze starszych, no bądź co, bądź marynarzy, tak? No jakiś bosman, coś. Tak, on tak stoi obok kontuaru blatu i mówi, była tutaj taka, zanim ten cały pierdolnik zaczął... Taka dziunia, blondi. O, no. A my takiej szukamy. Weszła się rozejrzeć. Zobaczyć, co, kto, gdzie. Zamówiła sobie jakiegoś kubeczek i zimnego porterka. Wypiła i poszła. Chociaż z nikim nie rozmawiała. Nie trzeba robić żadnych interesów, ale ja ją rozpoznałem po tym, że pamiętam, że jakiś tak tydzień wcześniej, a było to bodaj zaraz po waszej wizycie, to też taka dziunia przyszła, tylko że ona była wtedy ruda. Była ta sama, tyle że włosy ma wymięte. Peruki to się zawie. O cholera. Ależ spryciła. Była ta sama dziunia. Ta sama. Karamba. Ta sama. No dobrze, więc okej, to może w skrócie. No on ci tłumaczy, że faktycznie po pierwsze, znaczy to był taki rzut na w sumie zbieg okoliczności, czy on to zauważył. To znaczy, że ta osoba jest jakąś taką trochę szpiegulą i tylko czystym trafem, czystą łutem szczęścia się okazało, że ten stary bosman, on po prostu skojarzył twarz. Na początku, jak wy byliście pierwszego tam dnia, jak żeście przyjechali do tonącego szczura, żeście wpadli Hakon powitać się ze swoim starym kapitanem. No tak. Pogadać i w ogóle. I pamiętacie ten cały rozgardiasz, który był? To dzień potem przyszła taka ruda dziewoja, która wyglądała na też taką rzeżającą mieszki cwaniulę. Ale zapadła mu w pamięć dlatego, że specjalnie ona nic nie robiła, tylko przyszła, pogadała trochę tak z kimś, z gości i wypiła piwo. A potem... Dosłownie wczoraj, nie? Bo to zanim ten cały pierdolnik się zaczął, czyli wczoraj, gdzieś około w południe, też przyszła taka dziunia, bardzo podobna z buzi, ale inna z ubioru, no inna włosami, ale właśnie buzią i zachowaniem mu się zapadła w pamięć, bo też przysiadła się, wypiła, porozglądała z lewa do prawa i poszła. No to może jakby szpiegula któryś z miejscowych ją śledził, bo ja wcześniej jeszcze, to chyba przedwczoraj było, właśnie za tą ziunię rozgłaszałem, że takiej to szukam. Pieniędzy oferowałem i języki dostały też pieniędzy. No może ktoś poszedł. Rozeznajcie się, mości bosmanie, rozeznajcie się, proszę. No... Bo jeśli coś miejscowi więcej widzieli, to pewnie tobie prędzej powiedzą niż ty. Tak, tylko że widzisz, odkąd cały ten pierdolnik się zaczął, to miejscowi pochowali się w domach. A my jesteśmy pod oblężeniem. No, zgadza się. Ciężko nie zauważyć.
Ano, i wtedy tak jakaś seria, proszę ciebie, z arkebuzów czy innych rusznic po ścianie zadudniła. Trochę tynku się posypało wam na głowy. A nie chcę. Sąsiady pukają, widzę. No ano. Dobra, nie. Midrydy, że tak powiem. Tak w ogóle. To przynieśliśmy języka, więc jeśli chcecie się wywiedzieć, ile tam ludzi mają, gdzie jakieś magazyny, czy jak ich niefortyfikacje wyglądają, to możecie z nim zrobić, co tam chcecie. On tak patrzy na tego związanego bandziora i dobra, już z niego wyciśniemy, co wie. A, doskonale. Chłopaki, chodźcie z nim do piwnicy. Bowiem jak wiecie, w piwnicy wszystko się powie. Że tak powiem. W dawnej literaturze, to taka stara księga była, żem ją czytał w nowicjacie, to była taka kislewska powieść, gdzie z oblężonej twierdzy się szlachcic wydostawał, co by samemu być językiem, a tu, niespodzianka, języka do oblężonej twierdzy. Taki, że tak powiem, antyzbaraż Rzym przeprowadził. No w sumie tak. No dobrze, to nie przeszkadzam, pójdę, żeby mnie tam zawinęli. No i poszukam kapitana Hakona, bo bez mnie to on się zawsze w kłopoty takuje. No ale kapitan Hakon już zszedł. No jasne. To jak było powiedziane... Jak tamten felczer ma wolne, to nie wiem, jakiś rzucik na wundy, bo tam... Ten... A w sumie racja. On ci może... Jestem niepokojąco poniżej połowy. Tak, on może spróbować cię podlepić. No, jakieś podłapki wyciągnąć czy coś. Dostajesz w takim razie jeden... To w sumie Lisiowi też się należy taki rzut, nie? Bo chyba tak, nie było, tylko była tak, nawet. Tak. Zobaczmy. O nie. Więc Elisiowi tak go posmarował, że no w sumie no zaopatrzył, ale... Eryś sobie to sam się smarował. A no właśnie. Dzięki mości felczerze ciężko mi było sięgnąć do tego odłamku na plecach. Kurde, spędział! No właśnie, czyli Eryś sam powinien rzucić. A no właśnie, to rzuć sobie. On ci przerwał twoją kurację, ty żeś przerwał w sumie. I prowadzisz swoją. O 63? No, nie. Do 60, nie. To znaczy, ja doliczyłem plus 10 ze względu na to, że macie pomoc dwóch medyków, no i trochę spokoju. A, okay. Więc odzyskujesz po prostu jeden, tak? Za jeden stopień sukcesu. Może tym kolejkiem rycynowym też się wysmaruje trochę, co? Powiem tak, Eriś nie skorzystał z usług tegoż miejscowego felczera, kiedy ten wymontował sobie ten nóż i zamontował sobie taką wielką pijawę. Szczotkę do kibla tak, raczej. Ale jesteś ubisk. Tak zwał, no wiesz, zależy od landu. Jedni nazywają to pijawą, inni szczotką od kibla, nie? Przepychacz do rur. No. A w tym czasie chciałbym podejść, Andres chciałby podejść do tego, jak mu było, Udo? Ten szczurołok? Tak, Udo. Tak, i właśnie tak się zastanawiając nad tymi piwnicami, tak... Ej, Udo. Tak? Masz chwilę? Jasne. Słuchaj, przy tych wszystkich walkach nie da się nie spostrzec, że te wszystkie chłopaki od człowieka, to bardzo często, wydaje się, że rozpieszli się po całym mieście, bo tylko w Ostwaldzie są walki. Z tego co widziałem, to na drugą stronę miasta też przełażą i robią jakieś wypady do Altquartier. I myślisz, że są tu jakieś szczególne punkty, w których mogliby... Bo nie widać, żeby przechodzili przez Sudetenberg.
On mówi, ależ oczywiście. Szczególnych, gdzie mogliby jakieś szczególne ścieżki, którymi najprawdopodobniej wychodzili? Znaczy, którymi by wychodzili, to nie wiem, ale kanałami przerzucają się pod ziemią. Oczywiście. Przecież większość z nich, no słuchaj, kryminaliści, przecież większość z nich to po prostu przemytnicy. Tak, 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 ale mi chodzi o to, czy kojarzysz, czy byłbyś w stanie wskazać takie najbardziej prawdopodobne miejsca, właśnie kanałami, najbardziej prawdopodobne ścieżki, którymi chodzą? Tak, on był w stanie wskazać. Mówi ci, że takich przejść jest co najmniej tuzin. Natomiast on i jego chłopcy się nie zbliżali do nich, ponieważ właśnie tam była duża aktywność tych gangów. Czy to z jednej, czy to z drugiej strony. Dużo się ich kręciło po podziemiach i jak tylko wyniuchano, że o, ktoś się tutaj nas obserwuje, w domyśle, że ci szczurołapi, to otwierali do nich ogień, tak? Że po prostu sypały się razy ze strzał, sypały się razy z kusz. W podziemiach akurat nie strzelali z pistoletów z oczywistych przyczyn. Żeby huk ich nie ogłuszył. Ale poza tym, tak, on jest absolutnie świadom tego, co tu się dzieje. A czy gdybyśmy musieli się tutaj dostać w pobliżu pałacu, to będzie jakieś dogodne wyjście, żeby można było niepostrzeżenie przemknąć? Żeby co? W pobliżu pałacu, żeby przemknąć kanałami. Ano. Czy tak da radę znaleźć jakieś przejście, żeby móc... Po prawdzie przemknąć kanałami dałoby się, ale to jest kawał drogi, kluczenia. Ja nie wiem, czy nie lepiej będzie po prostu pójść na północ, wyjść ze studzienki i potem już ulicą normalnie. Jasne. W ten sposób. To dziękuję ci. Żwirski ostatnio się udziela u was, czy przerwę w robocie? O, podobnież strasznie go coś podziabało i się kuruje, ale przysłał swojego kolegę, żeby nas tam poinformować, że go nie będzie. Takiego młodego chłopaka. No dobrze. Ale ten chłopak jak mu jest? Tak się zastanawia. Kurczę, nie pamiętam. No dobra. Najwyżej bym był w waszej gildii, to popytam. Dobra, dzięki. Tak i tak się zastanawia Andreas i tak. No, tak ostatecznie idzie, tak drapiąc się po głowie, idzie do Ferdynanda i tak się tak głośno myśli, tak do Ferdynanda rzucając, że ojczulku, ile tu będziemy siedzieć i na co my tak właściwie czekamy? O, witaj Andreasie. Czekam aż Hakon zejdzie z rozmowy z panem kapitanem swoim. No i cóż, dajemy dyla. Jak to mówią bardzo tchórzliwe niziołki. Okej, to słuchajcie, to może ustalmy, co będziemy robić dalej. Rozumiem, że już się spotykacie razem. Jesteście po rozmowach. Eris się opatrzył. Ferdzio też jest opatrzony. Jesteście zwarci i gotowi. I teraz proszę o sugestie. Spotykacie się powiedzmy nad stołem. Polano wam jakiegoś ciepłego niestety, ale jednak ciemnego piwa, przynajmniej. I możecie się naradzić. Co teraz? Jakie wasze dalsze plany? Dochodzę do wniosku, że to, co tutaj się dzieje, ten cały dym, to są te dymni lustra, które widziałem we śnie. Nie może być. Czyli żeśmy poszli w złym kierunku. I Mor ostrzegał, nie idź tutaj. Tak więc powinniśmy być teraz zupełnie w innym miejscu. I mam dwie sugestie. Pierwsza. Dopaść do jednego, dwóch, a najlepiej by było trzech magistrów praw, bo z nimi to żeśmy w ogóle nie gadali. A podejrzani coś mi się cholera wydają. A z drugiej strony?
przygotować się. Przygotować się, czy może wysłać jakiegoś gońca do Heinricha z pytaniem o audiencję u grafa. Dzisiaj raczej nie da rady, ale no, miejmy nadzieję, że jutro. Audiencja u grafa jak najbardziej... Targrimie, że wszedłem w słowo, i popieram ten pomysł, tak samo popieram tutaj pomysł z odwiedzenia magistrów praw. Natomiast pochylając się nad mapą, zastanawiam się, czy nie wiem jeszcze, jak wielkie ryzyko jest pójścia tam i ile czasu nam to zajmie, ale jeżeli jest taka szansa, że któryś z tych miejsc byłoby miejscem faktycznie jakiejś kryjówki człowieka, to być może tam moglibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej o Frau Kenner, która jest, no nie oszukujmy się, którą jeżeli byśmy złapali, to byłaby no, mocnym punktem w naszym śledztwie. Zdaje się, że ta Frau Kenner to jest ta kobieta jest kluczem do naszego śledztwa. To jest właśnie ta nieuchwytna żmija. To jest prędzej ogon żmii, którego złapać się nie da. A gęba żmii gdzieś tam dalej się czai. O, nieważne, ale to może właśnie tego ogona trzeba, to żmiję trzeba za ogon złapać, żeby się do mordy dobrać. I faktycznie pójście za Kenner wydaje mi się najsensowniejsze, bo szczerze mówiąc... Skoro już tu jesteśmy. Szczerze mówiąc, rozmawianie z magistrami praw, jak ja znam tych gryzipiórków i inszych, to pogadanie z nimi to tylko w ich sidła być może wpadniesz. Ale to zależy jeszcze, jak się z nimi rozmawia. Myślę, że tak jak my chcemy z nimi porozmawiać, to jeszcze nie rozmawiałeś. No, zastanawiam się właśnie, czy rozmawianie ma sens, czy nie lepiej, co zresztą można porozmawiać. Ale z drugiej strony myślę, że dobrze by było się ich do ich domostwa jakoś zakraść, jakieś haki na nich spróbować znaleźć, tak poza tym. A na tą Kenner, czy na jakiegoś innego gadatka, trzeba cierpliwie i z uwagą śledzić poczynania, jakąś zasadzkę zastawić, przynętę zarzucić. Szczerze? Dobra, panie tutaj Hakon, albo... Zastawiać? Panie Hakon, albo panie Targrimie, Ty, panie Hakon, to twój plan, a panie Targrimie, ty po takich podziemiach łaziłeś już. Ile czasu nam zajmie dotarcie do któregoś z tych punktów? Tak mniej więcej, no. Tych podziemnych? Tak. To nie dłużej niż pół godzinki, no. Tylko sądzę, że... Jakby ja wychodzę z założenia, że Fardek podzielił się z nami tymi informacjami o Kenner, które tutaj zasłyszał. Oczywiście, że tutaj, że tutaj bywała przynajmniej dwa razy w ciągu zeszłego tygodnia. To jeśli mamy miejsce, gdzie takowa, przybliżone miejsce, gdzie takowa mogła się chronić, może udałoby nam się jeszcze kogoś podpytać i tam trafi. No jeśli uznamy, że to jest marzenie ściętej głowy, to lepiej już chyba uderzyć właśnie do tych magistrów praw na ostro, tak jak to snuliśmy wcześniej. A jak możemy, odpowiadając na twoje pytanie, Ri, dojść w miarę szybko, godziny do jednego z tych punktów, ale nie wiem, czy właśnie to nie odwodzi nas od głównych, od źródzenia tego problemu. Wydaje mi się też, że najlepiej byłoby złapać Kenner i ją przesłuchać, ale jak nie, to ten wątek magistrów praw wydaje mi się obiecujący. Ale ja właśnie do tego dążę, że owa Kenner może być... może pracować dla człowieka. Jeżeli może pracować dla człowieka, to znalezienie kryjówki człowieka może pozwolić nam na odnalezienie
właśnie owej Kenner. Natomiast w tej chwili szukanie po tych wszystkich domostwach, z których połowa to są miejsca, w których kryją się ludzie człowieka z wycelowanymi w nas pistoletami, to niezbyt dobry moim zdaniem pomysł. Nie ma tutaj za bardzo z kim rozmawiać, zresztą chodzenie od domu do domu i wypukanie w drzwi jest bez sensu moim zdaniem, więc albo bym wątpię, poszedł... Łażenie po czterech miejscach i szukanie gonienia za dymem, chłopie. Nie, proponuję jedno, wybrać jedno konkretne miejsce i tam uderzyć. Ale jak jedno konkretne miejsce? Dostaliśmy tylko i wyłącznie namiar na potencjalnie spaloną część podczas pożaru. Panowie! Ja mówię o tych miejscach w kanałach. O tych czterech miejscach, które mamy zaznaczone na mapie. Hakon, wbijam ten swój saks w stół, taki już zirytowany całą dyskusję. Kapitan Hakon mówi. Mówcie, panowie, kapitanie. Skończcie pierdolić, że tak powiem. Po żołniersku. Możecie się tam wybrać do magistrów czy do kogo. Ja ich mam wszystkich już głęboko w dupie, za przeproszeniem. Tak jak i to całą Kenner. Częstobrody przygotowuje się do szturmu na jeden z tych punktów. Ja poprowadzę drugą ekipę. Co się ma zdać, to się ma stać. Ja wiem, że wy tutaj czasem myślicie, że tego nie widzę, co? Że za plecami się ze mnie podśmiechujecie z kapitana Hakona. Ja wiem, że zdarzyło mi się raz czy dwa coś podkolorować w moich opowieściach, ale dzisiaj wam udowodnię, że nie wszystko, ale większość to prawda. Co o mnie mówią? Co ja o sobie mówię? No, wiecie. To nie. Targrim w tym momencie wbija swój topór obok tego saksa i mówi: Hakonie, nikt tutaj ci dzielności nie ujmuje, ale zważ, żebyś za swoją prywatą za bardzo nie szedł, bo chcemy doprowadzić to miasto do porządku, całe. I uważaj, żebyś za bardzo za wątkiem twojej przyjaźni nie poszedł. Kurde. Wywaliło mnie. Nie, wszystko usłyszeliśmy. Bo mnie wyrzuciło z serwera. Żebyś za wątkiem swojej przyjaźni nie poszedł, a tutaj dzieją się bardzo wielkie rzeczy. I musimy dobrze się zastanowić, gdzie pójść, gdzie razem i to rozwiązać. Nie możesz nam dyktować po prostu, co będziemy robić. Nie możesz nas tak szantażować, Hakonie. Niczego ci Targrimy nie dyktuję. Mówię tylko, że mam obowiązki i co by się nie działo, muszę je wykonać. Z tobą czy bez ciebie? Rozumiemy. Powiem tak, Hakonie. Słysząc ciebie, mówiącego tak, cóż, przytomnie, powiedziałbym ci tak. Napij się, bo trzeźwy nie jesteś sobą. Tyle ci powiem. A w sumie, skorzystam, szczerze mówiąc. Jak już idziemy, no to możemy ci pomóc. Może przy okazji się czegoś dowiemy. A jak nie wypali, no to... Cóż, no to wracamy do planu C, czyli porwać tylu magistrów, ile się da, rozebrać, gołą dupą na stołku i batorzyć. Co? No dobra, nie wiem tylko, czy jak się tam wybierzemy, to czy ten, kto się tam wybierze ze mną, czy z powrotem wróci. Częstobrody mówią, że tam ich są setki. Także może to być bilet w jedną stronę. A że setki, jak ja powiedział, to jest po prostu w całej dzielnicy. Tak, ale Hakon to tak przedstawia. Ale też powiedział słusznie, że to oni są tak zorganizowani, że są w stanie ściągnąć posiłki zewsząd. Więc jeżeli nawet setki ich nie ma gdzieś, to nagle się może zrobić. W takim razie, Hakonie, przyda wam się troszkę, cóż, ciszy i magii. I taki niczym czarodziej, taki prestidigitator, tak rękoma machnął, takie tada!
że wy możecie zaatakować, a ja przygotuję wam strefę ciszy. Przez co będziecie... będzie cicho, jak... z jakiegoś Morym powodu zasiał. Chciałem powiedzieć coś o maśle, ale... to no. Złe porównanie. No właśnie. Tak więc, panowie, plan dalej można wprowadzić w życie, ale no, skoro nasz towarzysz ma obowiązki, no to pomóżmy mu w nich, no. Nie godzi się go samego zostawiać. Już nie? Mhm. Dobra, to co na to Andreas, co na to Piast? A jak widzicie po nas, jak widzicie po nas, rozdzielanie się niezbyt nam się przysłużyło. No, komu jak komu. Targrim okrył się wieczną chwałą w obiciu potężnego, szczurzego mutanciska. Tak w ogóle, co ty z tym łbem cały czas robisz? Myślałem, że go gdzieś zostawisz, a ty go targasz przez pół miasta. No, myślałem, że jeśli pójdziemy do magistrów praw, to może nam się przydać w negocjacji. Wiesz, postawić komuś coś takiego przed twarz, powiedzieć, że coś takiego wyłazi. No i musi się wtedy przyznać, czy coś wie, czy nie, jeśli zależy mu na dobrze miasta. A jak nie zależy, no to wtedy możemy przejść do tego, co opisywałeś. To Targrinie, no, ale... to możesz to wziąć w takim razie, nabić na jakąś pikę, umocować i będziemy mieli po prostu przerażający buńczuk. Nie, no wiesz... jak na kawalerzyści. Jak będzie okazja, to może tak zrobię, ale tutaj przy pasie w tym worku mi nie przeszkadza. No ale... ja powiedziałem swoje wstępne myśli. Hakon i Ferdynand się zadeklarowali. Andreasie i Erisiu. Co myślicie o takim przedsięwzięciu wejścia do podziemi? Andreas siedzi obecnie z tak założonymi rękami, tak z nosem na kwintę i taki właśnie siedzi zamyślony. I tak jak tak na nim spoczął wzrok wszystkich, to tak westchnął ciężko i mówi: szczerze powiedziawszy, może to, co powiem, nie wyda wam się specjalnie szlachetne, ale w całym tym embarasie niestety zależy mi w tej chwili głównie na zarabianiu pieniędzy. Tak się składa, że jestem zabójcą. A za zamordowanie takiej szychy jak Wessmajer, i to nawet za zręczne upozorowanie wypadku, nie dostałem ani grosza. I w tej chwili chyba łupienie... Kim właśnie jesteś? Nasz na Dobrze bogów. Usłyszeliśmy? Noż na bogu. Ojcu, toż ty rybakiem jesteś, człowieku. Coś cię w głowę uderzyło jakowoś. Rybakiem, łowcą nagród, zabójcą też. Zabójcą zwierząt wodnych, miałeś na myśli. Znaczy się. Foki, bobry. No, a nie pamiętacie przypadkiem, co się działo w Brydstok, że ja byłem wynajęty, żeby tego czarownika zabić? Nie pamiętasz, Erisiu, jak ja nawet wiem, nagrodę ze mną odbierałeś, coś się na kołdę wpierdolił? Jaką nagrodę żem odbierał? No pamiętam, że jak się wpieprzyliśmy na gołdę, no, ale że coś tam gadałeś z nim, mówiłeś, że to się nawet nie znajomy człowiek. Dobrze, nieważne. Chodzi mi o to, że w wojence z lokalnym półświatkiem widzę przynajmniej jakąś szansę na zarobek, bo na razie na walce z na szukaniu tej całej Frau Kenner, to specjalnie takiej szansy nie widzę. No nie jest to może specjalnie szlachetne, ale niestety takie mam teraz priorytet. Więc, Jakonie, szczerze powiedziawszy, trochę mnie też twoja przemowa ujęła. Także jeśli taki masz cel, żeby swoich towarzysza swego poległego pomścić, i zrobić przynajmniej porządek z tym bałaganem, który się tu dzieje, to ci chętnie pomogę. Jak Erisiu? Na zarobku ci zależy, Andreasie, to myślę, że możemy się dogadać. O nie. O nie, dawne demony się obudziły.
Albowiem, widzisz, mamy zamiar, o czym zresztą już wspominaliśmy tutaj z szanownym Ferdynandem, uśmiechnąć się do pewnego lokum, którym chcielibyśmy bardzo porządne i dobre biznesy robić. I jeżeli ty mówisz, żeś taki bójca straszliwy, no to dobrze cię mieć przy sobie, tak sobie myślę. Pewno lepiej przy sobie niż przeciwko sobie. Jak no to i by, jako taka. Jak to by powiedział urzędas, konsultant do spraw specjalnych i konkurencji. I swego rodzaju ochrona naszego przyszłego mienia. W związku z czym, jeżeli uda nam się rozwiązać tę całą sprawę, jak ty to mówisz, skener, frener, czy jakoś tam, to myślę, że mógłbyś i ty na tym trochę złotych monet zarobić. To taka zachęta na to, żeby być może ten pomysł nabrał dla ciebie trochę większych rumieńców i żeby serducho ci trochę bardziej zabiło na myśl o tym, żeby tą sprawę rozwiązać. O, no to bardzo chętnie. W takim razie bardzo proszę. No co panowie? Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź tobie, Targrimie, wypowiedź Hakona mnie, przyznam, że zaskoczyła. No, nie spodziewałem się. Bardzo, powiedziałbym, honorowa taka. Po Targrimie to bardziej bym się spodziewał takowej decyzji niż po kapitanu Hakonie. Hakonie, nie, nic oczywiście, nie umniejszając twoje. Ale z drugiej strony zastanawiam się, no ze mnie osoba do bitki jest żadna. Mogę co najwyżej kurzajkę na nosie przeciwnikowi bić jakąś. Także jedyne co, no to będę gdzieś z tyłu szedł i za medyka wam po prostu robił w momencie, kiedy będzie to potrzebne. Albo chodzi mi też myśl taka po głowie, żeby być może udać się, ktoś ze mną pójdzie do tych całych magistrów, ale tak jak Ferdynand wspomniał, rozdzielać się też nie jest dobrze. Dlatego powiem tak, pójdę za większością, niech taki głos mój będzie w tej sprawie. W takim wypadku to wiecie, że normalnie to mnie nie trzeba specjalnie zachęcać, żeby zejść do podziemi i łupić tam paskudników. Więc jeśli sądzicie, że właśnie takie działanie zarówno naszemu przyjacielowi Hakonowi, jak i rozwiązaniu tego całego ambarasu w Middenheim pomoże, to nie trzeba mi dwa razy powtarzać, żebym tam zszedł i czerepy klepa. No, to wygląda na to, że decyzja podwzięta, kulbaczymy, bierzmy przewodnika Szczurołapa. Tylko do którego z tych X-ów planujecie, panowie? No właśnie, który mamy obstawiacie? Języka. Mamy języka, możemy się dopytać. On mi język zdobył, poszedł do piwnicy. Nie wiem, czy jeszcze jest w stanie nam cokolwiek powiedzieć. Generalnie od razu wam w skrócie powiem, że ten koleś to jest szeregowy zbirek, pracownik bez kontu spożywczego, do którego ci goście z podziemi tylko przychodzą, dostarczają, a on nie jest... Na tym to się nie zna, tak? No, z tego, co mówiliście, to te trzy... A czy mógłby zaznaczyć... A czy mógłby potencjalnie zaznaczyć na mapie, jeśli wie, jakieś lokacje... Miejsca, w których się spotykali. Dokładnie, sztab, gdzie są tego, gdzie człowiek trzyma Heimars, takie te rzeczy. Mhm. Znaczy on wam może tylko wskazać, gdzie, z którego, przy którym domku, domu to jest dużo powiedziane,
gdzie oni pobierali sprzęt przynoszony. No te bomby, proch i tak dalej. No i to było mniej więcej... Raczej, dam stampa nawet. Gdzie to jest? Pyk, decal. O, napisz Rzeszów Jesionka. To jest ten domek tutaj. Tu, taka kropeczka. Okay. Oni tutaj się schodzili, brali sprzęt i szli dalej z powrotem. Czyli możliwe, że tutaj są jakoweś ich koszary. Że jak no, tutaj uderzymy, to mamy pewność, że są cholernie dobrze uzbrojeni. Ale może jakiegoś języka znajdziemy. Ja rozumuję w ten sposób. Jeśli te trzy punkty obwodowe, nazwijmy, są potwierdzone, to są miejsca, gdzie ewidentnie była aktywność naszych przeciwników. Natomiast ten pod Grunparkiem wydaje się dość centralny, do tego niepewny, acz może to być właśnie miejsce, z którego oni się rozchodzą. Może to być taki hub, albo pewien punkt najważniejszy, gdzie właśnie może najłatwiej byłoby nam zdobyć człowieka. Jesteśmy w takiej sytuacji, że może warto zaryzykować i udać się od razu wprost pod Grunpark. Moim zdaniem, jeżeli faktycznie uważamy, że w tym miejscu jest jakaś zbrojownia, to nie jest to miejsce, którego szukamy i w którym miejscu moglibyśmy znaleźć jakiekolwiek informacje o Frauken. To jest miejsce, które być może interesowałoby tych towarzyszy Hakona. A to na pewno. Natomiast to ja bym skupił się na tych trzech krzyżykach górnych, szczególnie na tym i na tym, tak mi się wydaje, z bardzo prostego powodu. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to będziemy bliżej, że tak powiem, tej normalnej tutaj części miasta nieuwikłanej w wodę. I łatwiej będzie stamtąd uciec. Dlatego albo to, albo to. W sumie całkiem sprytne by było ze strony potencjalnego dowódcy nie umieszczać swojego sztabu w miejscu, które będzie odcięte. Całkiem sprytne. A poza tym tutaj jest świątynia Myrmidis. Z tego co wiemy. I jeżeli tak, to być może te miejsca, pomieszczenia w świątyni Myrmidis są jakieś, w sensie kanały, czy tu gdzieś podziemia są być może większe, tak sobie to wyobrażam. Są być może jakieś miejsca, gdzie są większe pomieszczenia, większe sale, które nadawałyby się do tego. A jeszcze pamiętam, że te też nasi czarodzieje gdzieś mieli być. Czy wiemy, gdzie Jury? O nim było powiedziane, gdzie oni będą. Tak, tylko oni gdzieś głębiej w podziemiach. Chociaż tak, też w kanałach, ale. Części. Wiadomo, gdzie? Bo oni mówili, że w kilku miejscach muszą, tak? Tak, ale. Pamiętam? No, nie przypominam sobie, w trzech, żebyście. Czy czterech? Tak, w trzech. W trzech triangulować. Ale to raczej pod tą częścią północną. Aha. Dobra. W każdym razie chodzi mi o to, że jeżeli przypomina mi się to, co oni mówili, jeżeli oni potrzebują jakichś większych miejsc do przeprowadzenia takich rytuałów, to być może przeciwnicy też potrzebują jakichś wielkich miejsc do swoich rytuałów, a wiemy, że oni mają jednego czaromantę.
Dlatego obstawiam gdzieś właśnie w okolicach świątyni. Nie wiem, Targrimie, albo ty, Szczurołapie, być może jesteś w stanie powiedzieć, czy któreś w tych, z tych miejsc przy świątyni, czy mam rację, czy nie mam racji, że pod takimi miejscami jak świątynie kanały są, tudzież podziemia są jakieś większe, szersze, mocniejsze. No, nie wydaje mi się tak specjalnie, ale pod Grumparkiem jest niewiele kanałów. Jest po prostu jeden szyb sprowadzający deszczówkę głównie. Tam nie ma takiego syfu, jaki spływa wszędzie indziej. Więc w sumie tam rzadko się nawet szczury zapuszczają. Rzadko tam się zapuszczamy w ogóle coś łowić. Relatywnie czysto, można powiedzieć. I to może być kolejny powód, żeby się tam wybrać, skoro rzadko się tam ktokolwiek zapuszcza. No, nie wiem, zdecydujcie panowie. Ja bym obstawiał jedno z tych dwóch miejsc, a które... No, jeśli jest czysto, to mniej tam śmierdzi. A jak kiedyś słyszałem w pewnym podaniu, przyjaciel krasnoludów mówił, że idź za nosem. Może to dobre wyjdzie. No to od was zależy, ale dobra. To słuchajcie. Hakonie, tutaj... to jest twoje zadanie, ty zdecyduj. Będziesz dowódcą. My jesteśmy... Tutaj byśmy chłopaki dowódcą. Skończyli, natomiast byście się zastanowili, bo już widzę, że Arszan to musi iść. Zastanówcie się po prostu na tekstowym, tak? Jak będziecie mieli jakieś pomysły do przyszłego tygodnia. Ja przygotuję wam oczywiście, znaczy to, może no nie do przyszłego tygodnia, co bym poprosił do weekendu. Do niedzieli, jakbyście mogli, bo coś muszę przygotować i żeby wiedzieć, w którą stronę uderzacie. Mhm. Dobra. Albo na jakieś knucie się umówimy, jak... Albo możecie tak, na knujowanie. Razy. Ojej, knucie. Dobra. Z którego nigdy nic nie wynika, bo robimy co innego. Z naszego ostatniego knucia wynikło to, że mamy iść do magistrów praw, czego w końcu robimy. Dlatego szturmujecie podziemia pod Grunparkiem, tudzież pod asfaltem, tak? To jest połączone, no. Oczywiście. Żeby się wydostać, i tak musimy iść. Nie, no tak, no dobrze. Tak, wyjdziemy, zahaczamy. Tych magistrów praw. Tak. W toalecie. Rzecz.